Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, aktualizujemy Carlosa. Zobaczcie tylko, jaki to już jest bydlak. I Carlos dzisiaj pierwszy raz w życiu będzie próbował owoców morza. Oczywiście zanim podamy mu mięsko, to najpierw podamy mu owocki, bo wiecie, Carlos jest wybredny, jeśli chodzi o rośliny. No i karmienie zawsze zaczynam właśnie od owoców czy też zieleniny, żeby no, zjadł cokolwiek, co nie jest mięsem, a później przechodzę do głównych dań. Także moi drodzy, ja na dzisiaj przygotowałem łososia surowego, krewetkę surową i ośmiornicę surową, jeśli chodzi o mięso. Widziałem na internecie, że te ją uwielbiają łososia, więc podejrzewam, że Carlito na pewno zje wszystko, co mu podam. Natomiast jestem ciekawy, jak z krewetkami i z ośmiornicą. Krewetki mają strasznie intensywny zapach, więc podejrzewam, że też sobie zje. Natomiast ośmiornica to jest wielka zagadka. Jak widzicie, Carlito jest dość komunikatywny, cały czas coś sobie tutaj rozkminia. I na sam koniec wstępu chciałbym wam tylko przypomnieć o tym, że puzelki wleciały na sklep. Mamy dużego gekonatokę, dużą seladonię i małą seladonię, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam na ptasznikizajęca.com, a tymczasem trzeba tutaj zrobić małe przemeblowanie, wziąć biureczko, ała, zejść na ziemię, rozstawić miseczki z żarciem, no i zabierać się za karmienie. Także Carlito, bardzo proszę, nie podrap mnie za bardzo w kark. Muszę go zważyć, słuchajcie, nie mam jak, ale myślę, że on już z 1,5 kg może ważyć. Skubany. A długość? No z 70 cm jak nic. Tak, Carlos? Co to za miejsce? Ała, ała. Zejdź ze mnie. Ała, nie chcesz ze mnie zejść? Dobra. Proszę bardzo, mój drogi. Oto twój dzisiejszy wybór. Od czego zaczynamy? No, Carlito póki co jest trochę rozproszony. W ogóle chyba nie myśli o tym, żeby konsumować na przykład to winogronko. Carlos, nie idź tam do tyłu, bo tu masz pyszności, fruktoza. Ale widzicie, to jest właśnie mój mięsożerca. On nie chce mieć owocków. Po co mu owocki w ogóle? Skoro dobrze wie, że zaraz dostanie mięso, nie? Chodź, bydlaku. No i podejście numer dwa, ziom. Zjedz cokolwiek, to dostaniesz mięsko. Tu nie ma wstępu. No zobaczcie, po prostu idzie taka ignorka na owocki, że aż to jest normalnie nie do wiary. Carlito to już jest wielki smok, który się tutaj panoszy na hodowli. No, dawaj pan. No spróbuj chociaż cokolwiek. No. No winogronka też nie chcesz. Koniec świata, słuchajcie, z tym Carlosem dzisiaj. On, słuchajcie, dotknął językiem mango i zrezygnował. Także wydaje mi się, że chyba Carlito jest dzisiaj nie w humorze na owoce, ale takie dni też mu się zdarzają, jest to totalnie normalne. No patrzcie, ignoruje totalnie wszystko, co mu tutaj dałem. Carlos, taki właśnie jesteś niewdzięcznik. Byś sobie tutaj tylko obczajał terraria, tak? Obsraną szybę od Cyropagopus hatihati. Tam chcesz wejść? A jedzenie? Po co jedzenie? Po co takie? No dobra, ziomy, jeśli tak, to zabieramy mu owocki i rzucamy mięso. Ciekawy, na co będzie miał większą ochotę. Łosoś, ośmiorniczka mała pokrojona i trzy całkiem duże krewetki. Carlito, czujesz ten zapach? Zobaczmy, czy on wyczuje z daleka zapach jedzenia. Póki co sobie tutaj obczaja wszelkie kąty, bo wiecie, Teju jest taki, że nic, tylko się wcisnąć. Oby jak najciaśniej, jak najgłębiej i jak najbardziej niedostępne. On na przykład ma zakaz wchodzenia do sypialni, bo tam może się ukryć pod łóżkiem. No i często jak jest puszczany na dom, to pierwsze co robi, to biegnie do otwartej sypialni. Także tak jest właśnie Carlito. On wie, gdzie nie może i wie, gdzie chciałby iść. Dobra, ziom, ja cię stąd zabieram. No chodź stąd, gościu, bo mięso pyszne tam jest. Owoce morza. Proszę bardzo. No, co będzie najpierw? Czy to ośmiorniczka będzie pierwsza? O, słuchajcie. Ośmiornica. Dobra była? Czekaj, wezmę ci stąd nogę. O, kto by pomyślał? Czyli ośmiornica najpierw. To ciekawe, bo najmniej aromatyczna, słuchajcie. No, ale już widać faworyta. Zobaczymy, czy na przykład po takiej pysznej ośmiornicy on będzie miał ochotę na resztę. O. Brudna. No, dobre. Takie glutki, co? I samo mięso. Ale żeś trafił dzisiaj. No, no, no. Tylko trzeba się wytrzeć, bo brudzi, tak? No dobra. Ciekawe, czy zje jeszcze łososia i krewetę. No. Sam nie wiesz, od czego tutaj zacząć? Nie, no jednak słuchajcie, ośmiorniczka wygrywa dzisiejsze starcie. To niedobrze, bo jest najdroższa.
Nie no, w sumie nie jest. Za trzy takie ośmiorniczki, jak tutaj widzieliście, to była jedna pokrojona, no to za trzy dałem chyba 5,50 w Auchanku. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do łososia. Oj, łosoś też jak najbardziej z tego, co widzę. Nawet jeszcze szybciej go pożera skubaniec. Oj, Carlito, ty smoku. Jak się dossał. Pyszne? Chyba pyszne. Blask, blask. No kontynuuj, mój drogi. Możesz, możesz. Patrzcie tylko. Ale tak, ja tak coś czułem, że akurat owocki morza, no to w przypadku Carlita wszystkie będą zjedzone. No może jeszcze te krewetki, ale na pewno zje też krewetkę. O! Jaka wyżera dzisiaj! O kurde! Chrup, chrup, chrup. Chyba dobre, nie? Dobre. No tak podejrzewam. Patrzcie tylko, jaki to już jest wielki smok. Aczkolwiek powiem wam, że nie ma on jakichś takich gigantycznych przyrostów, aż tak dużych, jak myślałem, że będą. Nie wiem, czy to dlatego, że też nie przeginam z karmieniem go, ale niektórzy na grupach Teju to naprawdę, słuchajcie, no mają dwa razy większe Carlosy w wieku Carlosa i się zastanawiam, czym to jest spowodowane, no bo też nie ma co przekarmiać smoka, no nie? Carlos, a ty nie dokończyłeś? Chłopie, patrzcie. Dawaj ją. Krewetki czekają. Czy jeszcze jakaś? No weź se. Nie, tam nie wchodzi ziom jak coś. Musimy się przesunąć. Ojejku, jejku. Masz jeszcze resztkę łososia, ziom. Czy to cię interesuje w ogóle? No? No jejku, dobrze. Warto kończyć, mój drogi, takie jedzenie. Jeszcze tu ostatnie. Ale będzie kupsko jutro, takie, że głowa mała. No dobra, a te krewetki dokończysz? Czy mam komuś je dać? Hmm? No powiedz, dokończ se. Nie już? Ja nie wiem, czego chcesz, mój drogi. Czego chcesz? Dobre było to jedzenie? Dobre, ale owocków nie tknąłeś, ziom. Taki jesteś właśnie. Taki jesteś, Carlos. Mięsożerca jak się patrzy, co? Patrzcie, jaki jest wielki. I ten pomarańczowy brzuszek, on zawsze mnie tak rozczula. Jeszcze w ogóle śmieszne jest to, że jak Carlito śpi zakopany, to on jest taki, że zwija sobie ogon totalnie i on się zawija w taki kłębuszek doszczętny i z takim słodkim zakopanym jaszczurem. Jak go budzę czasem, to on, wiecie, tak otwiera leniwie oczy i tak patrzy na mnie i mówi: człowieku, ja sobie tu spałem zakopany, czemu tak mi robisz? Także cały Carlito. A w ogóle jeszcze, moi drodzy, o, proszę bardzo, żeby tylko się wcisnąć. W tym przypadku za tło fotograficzne do zdjęć produktowych. Bo często pytacie, co z tym terrarium, że obiecałem terrarium dla Carlosa i czemu nie jest zrobione. No więc słuchajcie, dlatego, że udało mi się ogarnąć lokal. Ogromny. 80 metrów kwadratowych. I w związku z tym stwierdziłem, że no nie będziemy tutaj na tym mieszkaniu robić Carlosowi terrarium jakby pod wymiar mieszkania. Tylko no przemęczy się jeszcze ten niecały miesiąc, czy tam dwa tygodnie i mu polecimy z grubej rury, moi drodzy. Będzie miał ogromne terrarium w takiej formie półotwartej, że nie będzie jakby od góry zamykane, tylko będzie od przodu, tylko w formie zagrody. Będzie duże, nie wiem ile, ale myślę, że takie 2 na 2 metra na pewno, może nawet większe. Gadzior oczywiście nam pomoże stworzyć jakieś imperium, no i myślę, że to będzie najrozsądniejsze dla Carlosa. Będzie mu mega dużo miejsca. No i w ogóle jeszcze planuję mu poza rewirem tego jego terrarium wyłożyć na kolejnych paru metrach kwadratowych wykładzinę, że jak będzie sobie wychodził z terrarium na spacer, oczywiście wtedy, kiedy mu na to pozwolę, no to żeby nie łaził po takim śliskim, jak u mnie tutaj łazi, no bo stawy mogą mu się zniszczyć na starość, nie? W sensie na starość może się w nim odezwać to, że na przykład dużo czasu spędzał na takiej śliskiej powierzchni, więc też jak najszybciej chcę jakby tutaj wykluczyć tą śliską powierzchnię. Co prawda w domu on, moi drodzy, ma tutaj u mnie dywan w dużym pokoju i też bardzo często sobie na tym dywanie chodzi i siedzi, no ale mimo wszystko lepiej, żeby po prostu te jego pazurki miały się o co zahaczyć, bo to będzie dużo lepsze dla jego stawów, nie? A tymczasem co on tam kombinuje? No Carlito, jesteś na białej półce. Myślę, że jest dla ciebie na pewno dziwne to, że ten kabel grzewczy jest ciepły, tak? On tu jest pierwszy raz po przemeblowaniu. No i chyba mu się podoba, nie? Powolutku sobie patrzy, co jest grane. No i co jest grane, Carlos? Wszystko git? No ja myślę. Dostałeś, gościu, jedzenia za 25 zł.
Nie no, żartuję, rozdzielimy to na 2-3 razy, więc jakoś to będzie. No, ale widać, że jest wdzięczny i wesoły, nie? I patrzcie, nie ucieka, nie gryzie, nie drapie. Carlito sobie obczaja pająki w terariach. Krewetkę ziom. I tu nie idziesz już, bo tam wejdziesz pod regał. Tu nie pozwalam. Nie pozwalam tu. Nie pozwalam tu. Nie ma przejścia. Powiedziałem. Powiedziałem, nie ma przejścia. No. Nie ma przejścia, Carlos, zawracaj. Możesz sobie wziąć co najwyżej te dwie krewetki. No ciekawe. Najmniej krewetki mu smakowały, ale też dlatego, że mają lekki pancerzyk, nie? Dlaczego to właśnie ta półka jest twoją ulubioną, Carlos, co? Co on tu robi? Sam nie wie. On sam nie wie, czego chce na tej hodowli. Pojadł i teraz będzie kozaczył. Będzie łaził i mówił, dajcie mi przeciwnika. No dobra, moi drodzy, myślę, że powolutku możemy kończyć ten odcinek, bo tak naprawdę wszystko, co mu przygotowałem do jedzenia, zostało zjedzone. Wiemy już, co jest jego faworytem, czyli ośmiorniczka jest w pierwszej kolejności. No to dobrze. Ej, tam nie wchodź. Tam nie wchodź, tam są ważne pająki. Oj, Carlito. To jeszcze na sam koniec może poinformuję was o tym, że poluję na pewną ofertę last minute do pewnego kraju w Afryce. Jak dobrze pójdzie, słuchajcie, i ta oferta się powiedzie, to w czwartek będę leciał nagrywać kolejny specjal. I to wymaga ode mnie strasznie dużo przygotowań, ale pomyślałem, że jeśli się rzeczywiście uda w tej cenie wyhaczyć wyjazd na tydzień do Afryki, no to muszę po prostu spróbować to zrealizować. Więc jest, słuchajcie, duża szansa, że za tydzień będę nagrywał specjal w Afryce, najlepiej. I będziemy też na Saharze, więc w ogóle no totalne szaleństwo. Także trzymajcie kciuki, żeby to się udało. No i cóż mogę powiedzieć więcej? Tak naprawdę w dniu dzisiejszym to jest tyle. Mam nadzieję, że Carlito wam się podoba. No bo przyznajcie, to jest taki sympatyczny jaszczur. No nie? Jeszcze on skończył robić takie nieprzewidywalne ruchy i on po prostu jest kochanym jaszczurem. Co prawda jeszcze nie lubi tak, że jakby się przytula, czy nie wiem, przychodzi do mnie, no ale jak widzicie, jest on coraz bardziej okiełznany, nie? Zdecydowanie. Dobra, kochani. Na dzisiaj to tyle. Jeśli film był fajny, to kliknijcie proszę tą łapkę w górę. No i oczywiście subskrypcję, żeby być na bieżąco. To tyle, trzymajcie się, na razie i hej!